No i moi kochani parafianie, wiem, że mnie niezbyt wyraźnie widzicie. Ja sam niezbyt wyraźnie widzę. W tej chwili znajdujemy się przed wejściem do Lucky Bastard. Lucky Bastard to taki piwowar. No idziemy zobaczyć, co tam ciekawego się dzieje. Zapraszamy! Tak wygląda, moi kochani, wejście tutaj do tego przedwstępnego lokalu. Wszystko elegancko przygotowane. I jest i symbol jak najbardziej w porządku. Kobieta z muszką, czyli Janusz Korwin-Mikke oczywiście. No i co mamy na barze? Najważniejsze. Nie ma tutaj bardzo dużo tyranów, ale nie liczy się ilość, tylko jakość. Lucky Bastard India, jest triple, jest pale. Na kurę wychód, nie wiem, spes. No, takie rzeczy tutaj są, można się napić, wypić. Jest pianino, jak już się znieczulicie, możecie na pianinie zagrać. Otworzę. Rudolf Roding, no, nie będę tutaj mieszał w tym, bo widzę, że to dość kosztowało swoje. No i tam jeszcze dalej się da iść, nie? Wszystko fajnie, w fajnym klimacie, taki tutaj do podziemi się wchodzi. Bardzo fajnie to wygląda. Come on, follow me. This is secret chamber. Oh, secret chamber. Yeah. Oh. This is called box for beer. Genialna sprawa, zajebista. This is not temperature shock for beer. Tak, tak. Mm-hmm. Właśnie. Piwo tutaj nalewane nie jest takie lodowate, takie schłodzone, że w ogóle nie czujecie smaku, zapachu, bo to piwo jest w odpowiedniej temperaturze i tego życzyłbym sobie w każdym multitapie u nas, na świecie, w Polsce, nie wiem, gdziekolwiek, wszędzie. Genialna sprawa, ale no, najlepszym przykładem jest te moje piwo, które zamówiłem właśnie, one też jest właśnie w temperaturze takiej, w jakiej powinno być. Ono ma 14 stopni gdzieś, przez to pije się je zajebiście. Ma zapach, ma smak, ma wszystkie walory, które powinny być. Genialna sprawa, moi kochani, ale nie byłbym sobą, jakbym sobie Hermelina nie zamówił, więc zamówimy sobie Hermelina. No i moi kochani parafianie, jesteśmy w Lucky Bastardzie w końcu. Zamówiłem sobie na początek Pale'a, zwykłą apkę Lucky Bastard Pale, 12 BLG, 55 korun czeskich. No i już trzeba zobaczyć, że piana jest po prostu genialna, jest wyśmienita, no, wygląda jakby była na azocie zrobiona, drobno pęcherzykowa, obfita, bielutka, genialna sprawa, naprawdę. No do tego w zapachu cytrusowe nuty, chmielowe pierdolnięcie, naprawdę genialny zapach. No już nie mogę się doczekać, aż będę skosztować. Jeszcze lepiej, kurwa, jeszcze lepiej niż w zapachu, naprawdę. W zapachu mega bardzo cytrusowe jest. W smaku jest fajna słodowość, nie jest absolutnie wodniste. Przeważnie dwunastki takie wodniste.
wydają się. W tym wydaniu słodowość zachowana jest, która bardzo fajnie podbija tą chmielowość. Goryczka. Moi kochani, parafianie nie jest zbyt wysoka, tak jak w tym stylu powinno być. Jest to idealnie pijalne piwo. Podejrzewam, że jest to mój gwóźdź do trumny w dzisiejszym wieczorze. No i moi kochani, jesteśmy z następnym piwkiem z browaru Lucky Bastard. Tym razem z tripla skorzystałem. Triple 21 BLG. Ile alkoholu, nie wiadomo. To tutaj nikogo nie interesuje zawartość alkoholu, tak? Zawartość alkoholu tylko żule obliczają. Normalny człowiek chce się po prostu napić piwa smacznego. Tak się to piwko prezentuje, moi kochani. To już mogliście zobaczyć. Triple belgijski, leżakowany 4 miesiące. Nie taki, że uważony i zabutelkowany i wpuszczony. Nie, tutaj sobie, bo 4 miesiące zaczekali na spokojnie, cyk, wypuścili. No i mam nadzieję, że efekty zobaczymy. Zobaczymy, jak będzie w zapachu, moi kochani parafianie. No, w zapachu typowe belgijskie, dublowe nuty, że tak powiem. Słodkość, drożdżowa, fenole takie, no. No, można by było pokusić się o stwierdzenie o świeże, suszone owoce. Tak, tak, tak bym mógł uciec się nawet ocenie tego zapachu. Bardzo fajny zapach. Co będzie w smaku? Gęsty, oleisty. Spływa po podniebieniu niczym, nie powiem co. No, słodowość pełna, pełna, bardzo pełna słodowość, niskie wysycenie, bardzo dobrze pijalne, no 21 BLG, czyli podejrzewam około 8-9% alkoholu tutaj jest na pewno. Tego w ogóle nie czuć, wszystko jest przykryte pięknym, aksamitnym smakiem, takim przyjemnym. Piana powoli po ściance spływa. No, przy takiej ilości alkoholu taką pianę zrobić naprawdę trzeba być mistrzem, tak? No już nie wspominam o tym, że piwo oczywiście w odpowiedniej temperaturze jest. To jest bardzo ważna rzecz i chyba najważniejsza. Nie zawsze denerwują festiwale piwne czy multitapy w Polsce, które nalewają piwo tak zimne, że się nie da go zdegustować. A tutaj, proszę bardzo, na Czechy przyjeżdżamy, wszystko się da zrobić. W Polsce nie da się tak zrobić. W Polsce nie zrobisz tak, bo to tak nie będzie działać, bo to coś tam. Gówno prawda, skoro w Czechach kurwa zrobili, to w Polsce też to są w stanie zrobić wszyscy, ale im się nie chce. Im się nie chce, kurwa. Się wkurwiłem i teraz.